Ze studia TVN na żywo Taniec z Gwiazdami. Przed Państwem Katarzyna Skrzynecka. Dobry wieczór Państwu. Pierwsza nowość w tym programie, w tej edycji, pierwszą nowość właśnie Państwu przedstawiliśmy. Oto zespół Hot Gossip w choreografii Colina Jamesa. Ale Państwo zapewne czekają bardzo niecierpliwie na to, z kim poprowadzę ten program i wszystko wskazywałoby na to, że poprowadzę go sama i że sama zostałam tutaj na placu boju. Otóż nie, nic podobnego. Ten program będzie miał swojego gospodarza i jest z nami, jest gotowy, przytomny, ale ledwo żywy z nerwów, bo o wszystkim dowiedział się kilka godzin temu, właściwie wczoraj w nocy. Na szczęście jest profesjonalistą, powiedzmy. Piotr Gąsowski! Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Jestem wzruszony, że znowu po dwóch latach w tym programie. Ale co miałeś na myśli, mówiąc powiedzmy, że profesjonalista? Chciałam dać Ci szansę i nie możesz tego teraz skopać. A, dziękuję bardzo. A czy Ty w ogóle wiesz, jak się znalazłeś w tym programie? No wiesz, być może byłem najtańszy na rynku. Poza tym... A poza tym jednak myślę, że jestem tutaj dlatego, że brałem udział w tym programie i korzystając z okazji, mogę to w końcu powiedzieć, do paru milionów ludzi, odpadłem za wcześnie i niezasłużenie. Dziękuję bardzo. Mocne masz nerwy, ale tym razem
Zostaniesz do końca? Mam nadzieję, że zostanę do końca i mam nadzieję, że na tyle się spodoba, że publiczność nie powie, że należy wyjść z programu. Nie. Nasz program coraz bardziej się rozwija, najwyraźniej się rozwija i po raz pierwszy zatańczy u nas nie 10, a 14 par. Ale w związku z tym już dzisiaj zapowiadają się wielkie emocje, bo będziemy musieli pożegnać się z jedną z nich. I z pewnością będzie to tego wieczoru jeden z naszych gwiazdorów ze swoją partnerką, ponieważ dzisiaj w konkursie zatańczą tylko panowie. Natomiast panie zatańczą specjalnie dla nas mambo. Będzie to nieoceniane show i to jest kolejna nowość, bo w tej edycji będzie mambo i wiele nowych innych tańców. Przed nimi bardzo emocjonujący moment. Sam zaczynam się denerwować. Już za chwilę po raz pierwszy zaprezentują się naszej publiczności i rozpocznie się walka o kryształową kulę oraz współzawodnictwo o główną nagrodę samochód Porsche. Myślę, że przyda im się wasze wsparcie. Przywitajmy ich bardzo gorąco! Oto oni, bohaterowie 6. edycji Tańca z Gwiazdami! Para numer 1 to aktorka Daria Widawska i jej partner Robert Kochanek. Para numer 2 to aktor Jacek Kawalec i jego partnerka Blanka Winiarska. Para numer 3 to piosenkarka Halina Młynkowa i jej partner Robert Rowiński. Para numer 4 to aktor Mateusz Damięcki i jego partnerka Ewa Szabatin. Para numer 5 to piosenkarka Isis G i jej partner Żora Korolio. Para numer 6 to dziennikarz satyryk Rafał Bryndal i jego partnerka Magdalena Soszyńska. Para numer 7 to piosenkarka Helena Wądraczkowa i jej partner Milan Placzko. Para numer 8 to dziennikarz, prezenter Tomasz Kammel i jego partnerka Emmy Bennett. Para numer 9 to posłanka na Sejm RP Sandra Lewandowska i jej partner Michał Skawiński. Para numer 10 to poseł na Sejm RP Krzysztof Bosak i jego partnerka Kamila Kajak. Para numer 11 to aktorka Anna Guzik i jej partner Łukasz Czarnecki. Para numer 12 to piosenkarz Jacek Stachurski i jego partnerka Dominika Kublik-Marzec. Para numer 13 to piosenkarka Justyna Steczkowska i jej partner Stefano Terracino. Para numer 14 to aktor serialowy Adam Fidusiewicz i jego partnerka Alesja Surowa. Cała nasza piękna czternastka. Z niektórymi ludźmi jest tak, że miło ich widzieć. Jakże się cieszysz, że mnie widzisz? Ciebie też. Ale chodzi mi tutaj nie tylko o to, że pięknie i miło jest widzieć, ale również słyszeć. O nich na pewno możemy tak powiedzieć. Tomek Szymuś i jego orkiestra! Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Krusiu, ja wiem, że masz tremę, ale to może być dla ciebie tym bardziej trudny moment. Ja powiem ci szczerze, że bardzo się zdenerwowałem, jak ich dzisiaj zobaczyłem. Naprawdę? Znaczy co, boisz się, że będą cię jeszcze raz oceniać? Nie, denerwowałem się raczej, że jak będziemy mieli więcej par, to ich też będzie więcej. Nie, na całe szczęście jest tak jak zawsze czwóreczka. Iwona Pawlowicz, Zbigniew Wodecki, Beata Tyszkiewicz i Piotr Galiński. To również nasi jurorzy, oprócz waszego głosowania, zdecydują o tym, kto dzisiaj będzie musiał pożegnać się z programem.
Fundatorem nagrody dla pary, która dzisiaj opuści program, jest firma Apart. Apart. Z miłości do piękna. Pierwsza para tego wieczoru już niecierpliwie czeka na swój występ. Doczeka się zaraz po przerwie. Do zobaczenia. Ze studia TVN, Taniec z Gwiazdami na żywo. Na każdym spotkaniu i w ogóle zawsze jest tak, że ktoś musi zacząć. Para, która jako pierwsza pojawi się na naszym parkiecie, na pewno zrobi dobry początek. Jestem aktorem. Można mnie na co dzień zobaczyć na scenach warszawskich teatrów. Prywatnie bardzo lubię sporty pokonywania przestrzeni. Uwielbiam jeździć na nartach, na desce, na rolkach, na łyżwach. Blanka bardzo pięknie potrafi mnie słuchać i myślę, że słucha mnie z uwagą. Jacek ma bardzo dobre poczucie rytmu. Oprócz tego jest muzykalny, jest też uzdolniony tanecznie. Myślę, że będzie dobrze. No po prostu jak czuję muzykę, to cały tańczy, nie może usiedzieć w miejscu. No i to jest super, no bo o takim tancerzu każdy marzy w tym programie. Tak naprawdę nie ma problemów, bo jeśli coś będzie wychodzić w tańcu, to on pyta się, jak to można naprawić, jak można coś zatańczyć lepiej i od razu niwelujemy te wszystkie błędy. Głowa do góry! Ja się staram podporządkować do wszystkich uwag, które Blanka mi daje. Wierzę i ufam jej. Mam nadzieję, że będzie tego jakiś efekt, a jaki będzie, to zobaczycie niedługo. Tańczyłeś zawsze dobrze, śpiewałeś rewelacyjnie. To chyba się uda. Jestem z tobą. Jestem z tobą. Mów do mnie, tato. Czacze zatańczy para numer dwa. Jacek Kawalec i Blanka Winiarska. Fantastycznie, proszę Państwa, ja oglądałem, przyglądałem się próbie Jacka Kawalca. To, co było na próbie, to jest niczym w porównaniu z tym, co pokazałeś teraz. Jesteś naprawdę premierowym aktorem. Masz język Rolling Stonesów, robiłeś usta Jaggera. Powiedz, czy byłeś na koncercie Rolling Stonesów? No niestety byłem wtedy w swojej robocie. Rozumiem. Blanka, powiedz, jaki jest Twój partner na początku? Jaki jest mój partner na początku? On dobrze się rusza. Żyje świetnie, jest świetnym człowiekiem. Bardzo miło. Beata Tyszkiewicz. Panie Jacku, taka czacza to jest tak, seks i radość życia. I to pan, w panu zawsze jest. Więc, a tańczenie z taką nadzwyczajną gitarą,
wyszło naprawdę, przeszło moje oczekiwania. To się nazywa mieć szczęście. Bardzo dziękuję, bardzo. A co o kombinacji New Yorku w podzie Piotr Galiński? O proszę, jak Piotr Gąsowski doskonale się orientuje w figurach. Proszę państwa, kombinacja New Yorków była bez zarzutu. Zresztą co ja tutaj będę gadał? Telewidzowie świetnie znają na tańcu i sami doskonale was ocenią. Natomiast seks i zabawa, zgadzam się. Ja oceniam zabawę, ty seks, a Iwona co oceni? Technikę oczywiście, znakomite przeprosty. Na Iwonę przyjdzie miejsce, przyjdzie czas. To było naprawdę mocne uderzenie. Znakomite przeprosty, słynne w całej Polsce. Przeprosty, macie świetne przeprosty, przełomy. Zapraszamy do Green Roomu, do Kasi. W randce Ciemno, którą kiedyś prowadził, to on kojarzył pary. W tańcu to my wybraliśmy mu partnerkę i po tym, co pokazali, wiemy, że był to trafny wybór. Komu się podobało, można głosować. To, że Jacek zatańczył, już zobaczyliście, ale może nikt się nie spodziewał, że jest takim wirtuozem gitary. Czy gitara dzisiaj dobrze nastrojona? Myślę, że dobrze, ponieważ dużo trenowaliśmy i jak chyba się dobrze spisała. Z wirtuoza zadowolona? Bardzo, bardzo. Szarpał? Nie szarpał. Nie szarpał po strunach. Był piękny, płynny ruch. Dobrze. Wszystko w muzyce. Słuchaj, a propos gitary, powiem tylko, że czasami Żora, stały partner Blanki, czasami mi zawraca gitarę. Rozumiem, ale... On chce pomóc nam. Ale tak, dobrze, tak, że pomaga. Pomaga, jest super. Dzięki, poszedłeś w te czacze w ciemno? No tak się starałem. To znaczy, Blanka tańczyła czacze, a ja tańczyłem A ty w ciemno po prostu. A ty tańczyłeś haha. No, kochani, czy sędziowie teraz nam zaproponują takie haha, czy raczej jakieś srogie oceny, czy raczej ho-ho? Zobaczymy. Gotowi? To popatrzmy na jurorów. Iwona Pawlowicz. 6. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 6. Jacusiu, ty tu jesteś pierwszy raz, więc ciebie tylko uspokoję, że pierwsza para zawsze dostaje oceny w średnicy, żeby do reszty można było się odnieść, a potem widzowie szaleją ze SMS-ami i telefonami, więc bądź spokojny. Oto numer telefonu 0400 30 70 02 dla Blanki i Jacka, a SMS o treści 2 pod numer 73 26. Wysyłajcie, dzwońcie, głosujcie. Dziękuję. Pierwsza para za nami. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłaś walca? Tak śpiewała kiedyś Ewa Demarczyk. Ciekawe, czy po tym programie będzie tak śpiewała Ewa Szabatyn. Na co dzień jestem aktorem. A po godzinach? Po godzinach jestem fajnym bratem, chyba dobrym synem, no i opiekunem mojego kota. Kota Czapo. W tańcu najbardziej spodobała mi się Ewa Szabatyn. Bardzo ambitną osobą. Bardzo chcę się nauczyć. Widzę, że ciężko pracuje. Mam nadzieję, że ta pozytywna atmosfera się utrzyma do końca. Widzisz? Ja przychodzę tutaj na taniec z taką dużą energią i z dużą radością. Ma talent do ruchu, do tańca. Ślicznie! Ma piękne oczy, jest ładnie zbudowany, także jest na pewno atrakcyjnym mężczyzną. Czasami się umawiamy ze mną na obiad. Widzisz, on nie umie tańczyć. Bracie, to jest człowiek Chanel. Mateusz Damiński, człowiek Chanel. Tak. Walca angielskiego zatańczy para numer 4. Mateusz Damiński i Ewa Szabatyn. Greed or
Piękną parą jesteście. No, miałem skórę gąsiora, ciarki. Jestem wzruszony, powalony, bo nie dość, że cudowny utwór, to jeszcze cudowny taniec, cudowna, piękna, urocza, sympatyczna para. Proszę Państwa, trzeba Państwu wiedzieć, że Mateusz Damiński bardzo długo był moim sąsiadem, mieszkał nade mną, co sugeruje, że mieszkamy w bloku. I Mateusz Damiński wtedy jeszcze nie miał propozycji wzięcia udziału w Tańcu z Gwiazdami, w związku z tym nie stukał. Jak teraz z sąsiedzi na dole? Tak, dają radę, chociaż większość czasu spędzam na salach treningowych. Iwona Pawłowicz, czy miałaś też gęsią skórę jak ja? Oczywiście, ja w ogóle wzruszyłam się na dzień dobry, ale to jest miłe, że w pierwszym programie po krótkim okresie czasu jest od razu tak fajnie. I oczywiście jesteście drugą parą, więc nawet nie chciałabym tu mówić o faworytach. To był przepiękny walc angielski, ale zwróciłabym uwagę... Mateuszu, głównie zwrócę uwagę na jedną rzecz. Miały rzeczywiście bardzo piękne unoszenia i opadania. No już szósta edycja, ale wyjątkowo u ciebie masz tak zwane miękkie kolana, bardzo delikatne. Jedyne co mogę nawet Ewie poradzić, nie wiem, czy to, że Ewa jest bardziej latynoamerykańską tancerką, mi przeszkadzało tak naprawdę twoje ciągłe takie ruchy walczące. Dziękujemy bardzo, Zbyszek Wodecki. Przepraszam. Przerwać, ale się nie odważyłem. Już myślałeś, że nie będziesz mówił. Chciałem dokładnie powiedzieć to samo, o czym mówiła Iwonka. Chciałem tylko dodać od siebie, Mateusz, że masz piękne oczy, jesteś pięknie zbudowany. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Zapraszam Was serdecznie do Green Roomu. No cóż, ambitny, zdolny, energiczny, pięknooki, a do tego przystojny. No czego chcieć więcej, żeby osiągnąć sukces w naszym programie? Oczywiście Waszych głosów. Zatem głosujcie już teraz. Mateusz, ambitny, zdolny i pewnie również bardzo zapracowany. Mateusz, czy musiałeś z czegoś zrezygnować, żeby znaleźć czas na tyle treningów w programie? Tak, musiałem zrezygnować z innych tańców, których nie ćwiczyłem, na rzecz tego jednego walca. Tego jednego walca. Tak. Ale ja myślę, że już gotujesz się do następnych. Tak, psychicznie na pewno tak. Psychicznie tak. Choreograficznie miejmy nadzieję już za chwilę. Zaraz będziecie głosować albo głosujcie już. Ewunia, czy pozytywna atmosfera, o której wspominaliście podczas prób, towarzyszy Wam przez cały czas, czy już Ci czymś podpadł? Chociaż na chwilkę. Na razie jeszcze nie. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie jeszcze nie podpadł. Na razie jeszcze nie podpadł. Cóż grzeczne. To za aniołek. Zobaczmy, jak ten aniołek będzie oceniony przez sędziów. Popatrzmy. Iwona Pawłowicz. 7. Mocne. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 7. No, tak czasem mówią pięknie, a potem nagle 7. Jeżeli telewidzowie uważają, że to powinno być 9 albo 10, to teraz wysyłają dużo SMS-ów i telefonów. Oto numer telefonu 0430 70 04 i SMS-y o treści 4 pod numer 7326. Głosujcie na Ewę i Mateusza mają. Ja jeszcze zdążyłem pójść pod prysznic, jak widać. 34. 4. Pod prysznic zgrzał się chłopak w tym walcu. Słuchajcie, głosujcie. SMS 4 pod numer 7326. Na co dzień roluje w Radiu Polityków. Dziś będzie starał się wyrolować z naszego programu konkurencję. I z pewnością zrobi to bardzo taktownie.
co? No na co dzień jestem facetem, mężczyzną w średnim wieku, któremu się podobają kobiety, który lubi dobre kino, muzykę i stara się każdą chwilę przeżyć w pełni. Taniec zmienia ludzi, bo uczy ludzi poczucia taktu i uczy podejmowania odpowiednich kroków. Ja uważam, że Brendar ma same zalety, naprawdę. Jest tak pozytywny człowiek, ma w sobie jakąś, nie wiem, niesamowitą energię. I nawet jeśli coś mu nie wychodzi, to i tak nie jestem w stanie się na niego zezłościć. Po prostu nie mogę, bo on ma cały czas takiego rogala. Dwa, trzy, cza, cza, cza. Wiele koleżanek uważa, że dobrze tańczę. Na imprezach zawsze staram się być królem parkietu. Ja jestem z imprez, ja bym tutaj tak zrobił. O, ten, nie, Michael Jackson, ja. Traktowałem taniec do tej pory spontanicznie, a tutaj muszę zwracać uwagę na każdy gest, na kroki. Jestem młodym człowiekiem. No to też sprawdzenie samego siebie. Nie mogłem zatańczyć, wysyłam tam Rafała Bryndala. Wszystkie głosy przerzucam na niego. Proszę, niech on wygra. Czacze zatańczy para numer 6. Rafał Bryndal i Magda Soszyńska. They said neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air. But when you walk in down the street and you ain't had enough to eat, that glitter runs right off and you're nowhere. Time won't even shine your shoes. Co się działo? Ile dobrego się tutaj nadziało, proszę Państwa. Zresztą chodźcie tutaj do mnie, kochani. Zresztą słyszycie po reakcjach. Dobrze, że nie widzieliście komisji, bo mogłoby was to strasznie, jury naszego szanownego, mogłoby to was rozpraszyć. Oni mieli tak roześmiane twarze, zresztą podobnie jak cała publiczność, podobnie jak na waszym filmiku, gdzie miałeś takie czerwone rajtuzy, nie wiem co to było. Możesz powiedzieć co to było? To były takie, wiesz, bo ja ćwiczę breakdance czasami. A możesz powiedzieć, co to za numer z tymi okularami, tak zdejmujesz? Bo wiesz, ja tak mi się Magda podoba, że dookoła, oczy mam dookoła głowy. Piotr Galiński. I bardzo się cieszę, że mogę ja. Dlatego, że to była najbardziej lajtowa czacza we wszystkich edycjach, ale proszę Państwa, uwaga, poprawnie zatańczona. Trzeba mieć dystans. Brawo. Trzeba mieć dystans do tego, co się tutaj robi i ten dystans widziałem. A oprócz tego oczywiście, że się ubawiłem setnie, bo ja lubię wesołych ludzi, w wesołym tańcu, jaki jest czacza, zacząłem kilka akcji bardzo dobrze zatańczonych. Brawo, panie Rafale. Rafał Bryndal, Beata Tyszkiewicz. Panie Rafale, jak mówiliśmy w poprzedniej czaczy, czacza to seks i radość. Była radość, na szczęście nie było seksu, mimo że się pan starał. I to było jaka radość żyć, rzeczywiście. A kto pana namówił, żeby pan tańczył? Kobiety! Jeszcze raz. Nie wolno zaufać kobietom. Dziękujemy bardzo serdecznie. A propos kobiet, do Kasi Skrzydeckiej zapraszam bardzo serdecznie. Nie można już mieć wątpliwości, że
decyzja o udziale w naszym programie. To był w wykonaniu Rafała krok w bardzo dobrym kierunku. A teraz pora, żebyście i wy podjęli odpowiednie kroki. W kierunku oczywiście waszych telefonów. Głosujcie. No proszę, a tu Bryndal, Bryndal w studio. Kochani, żeby zatańczyć tak szałową czaczę jak Rafał z Magdą, to wymaga bardzo ciężkich treningów i wielkiej odwagi, żeby na te treningi ciężkie się odważyć. Wszystko, wiesz, przez co Magdę. Co cię skłoniło do tej decyzji odważnej? Gdyby nie pierwszy trening z Magdą, to nie wiem, jakby było, ale ona ma takie usposobienie, tyle mi wybacza, że poczułem się naprawdę w czaczy jak... No nie wiem, jak u siebie. W czaczy, tak. Jak w czaczy z Magdą Soszyńską. Czy w życiu też tak odważnie podejmujesz decyzję? Staram się. I słusznie. Magda, czy Rafał często cię rozśmiesza na próbach? Non stop. Nie ma godziny, minuty, żebym się nie śmiała. A nawet czym nie... cię najbardziej rozłożył? On po prostu jest, uśmiecha się i nagle już... I już jest dobrze. Ja, tak, już jest świetnie, cały czas. Kochani, jeśli wam jest tak dobrze również z Rafałem, to już możecie głosować, ale najpierw popatrzmy na punktację jurorów. Iwona Pawlowicz. 4. Zbigniew Wodecki. 7. Beata Tyszkiewicz. 8. Piotr Galiński. 6. Słuchajcie, jurorzy punktowo tak w wyższej średnicy, ale bardzo ładnie. Natomiast wasze telefony i SMS-y teraz posypią się po prostu gromkim deszczem radosnym. Podaję wam numer telefonu 0430 70 06 i SMS-y w olbrzymich ilościach o treści 6 pod numer 73 26 dla Czaczy, Rafała i Magdy. Głosujcie bardzo. Język tańca jest podobno zrozumiały dla wszystkich. Jeżeli to prawda, to kolejni uczestnicy naszego programu powinni dogadywać się bezbłędnie, mimo że na co dzień mówią różnymi językami. Jestem człowiekiem z telewizji, to tak zawodowo. A prywatnie ci, którzy mnie znają, twierdzą, że jestem tym, który ich rozśmiesza i to skutecznie. Przy okazji twierdzą, że jestem lojalny, co ważne. Taniec zmienia ludzi, tego ludzia na pewno w ciągu tygodnia 2 kilo. Everybody's got to sing. Ooh, wow, now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody's got to sing. As a personality, he's a real... Tomek z charakteru to prawdziwy gentleman. Jest bardzo uprzejmy, dba o maniery w każdej sytuacji. Faktycznie obrywa się tutaj ostro. To jest frustrujące. Moje relacje z Emi są znakomite. Myślę, że dobrze się rozumiemy. Ja postrzegam te nasze tańce jako lawinę moich błędów i moich kryzysów, które trzeba jakoś tam poprzełamywać. Z tego, jak Tomek pracuje i ile serca wkłada w to, co robi, mogę się domyślać, że także tutaj ma szansę na sukces. Walca angielskiego zatańczy para numer 8, Tomasz Kamel i Emmy Bennett.
Co za taniec! Tomek, nie wiem, czy wiesz, ale jak patrzyłem tak na ciebie, to przypominałeś mi mnie. Jak wciągnę brzuch. A no właśnie, no właśnie o to chodzi. No jak to aż trudno, bo teraz nie wiem, w jakim języku mam rozmawiać. Może zapytam twojej partnerki. Emi, how is Tom? Super. Jest super, to znam super. Po angielsku. Właśnie tłumaczę. Tom jest super. Tomek jest super. O, you speak Polish. Okay. Ja też mówię po polsku. Jaka jest Emi w tańcu? Twarda, nieustępliwa, stuprocentowa perfekcjonistka. Brawo. Co na ten temat sądzi Iwona Pawłowicz? Znaczy na temat tańca. Oczywiście na temat tańca. No oczywiście, a nie na temat twardości Emi. Tomku, więc tak. Chciałam powiedzieć, co czuję, aczkolwiek myślę, że nikogo tu nie obchodzi, co ja czuję, bo ja mogę sobie czuć, a ważne jest, co widzę i co oceniam. Czuję, że możesz tańczyć lepiej niż tańczyłeś dzisiaj i to mnie trochę martwi, bo są osoby, które są stworzone do fraka, chodzi mi o taki wygląd i ty rzeczywiście masz taką urodę, że we fraku po prostu idealnie wyglądasz, ale nie wiem, czy trema, czy pewnie czułeś to, co powiedziała Emi, ręce ciągle opadały w dół i w górę, traciłeś ją, gdzieś nie by kontakt, też ręce opadały, gdzieś... jakby tańczył sobie. Pani Beata Tyszkiewicz. Pani Beata Tyszkiewicz. Troszkę mniej nerwu, stresu, wyluzuj. Iwonko, dziękuję już serdecznie. Dziękuję. Aczkolwiek Beata, wiesz, że ona zmieniła charakter przez ten czas. I teraz będzie ostra. Jakaś jest ostrzejsza, podpatrywała. Słuchamy, Beata Tyszkiewicz. Rozumiem, że Iwonka wyczerpała mój czas, ale ja postanowię podglądać ją i wobec tego będę mówiła swoje. Po pierwsze, chyba świat się kończy, że Tomasz Kamel tańczy w TVN-ie. Że też tyle lat nie dali panu szansy. Ma pani w tym poważne zasługi. A rozumiem. Dobrze, proszę państwa, że dobrze zrobili. Dziękujemy bardzo serdecznie Beacie Tyszkiewicz i wam bardzo serdecznie dziękujemy. Green Room czeka. Walc angielski z angielską partnerką tej klasy. To się nie mogło nie udać. A teraz ja ulotnię się, jak żeby inaczej, po angielsku, a wy bardzo proszę, głosujcie. Tomku! Proszę, jakich mają ci liderów pięknych. Tomku, czy tak sobie wyobrażałeś ten program? Cicha! Tak sobie wyobrażałeś ten program? Czułem, że takie emocje towarzyszą, kiedy występuje się tam na scenie. Trwam w szoku. Trwasz jeszcze w szoku? Tak. Słuchajcie, tak wygląda bardzo zszokowany Tomek Kamel. Amy, you said that Tomek is 100% gentleman. Now, more gentleman or more gorilla? He's gentleman, but sometimes he's dancing like gorilla. Occasionally. Stop. This is my name for him sometimes. I wtedy, kiedy zaczynam tańczyć w ten sposób, jak powiedziała Emi, czyli jak trochę tak... Jak gorylek? No tak troszeczkę, to wtedy ona mi powtarza, że... What you say? Ale... Monkey. A poza tym mówi coś o ćwiczeniu, które ci nie mistrza i to jest pierwsze, czego się nauczyła. W związku z tym zamęcza mnie tym, a ja wtedy ćwiczę. I słusznie, niech zamęcza ćwiczenie czyni mistrza. Już nie będziesz nigdy więcej gorylkiem. Popatrzmy, jak dżentelmena gorylka oraz jego cudowną partnerkę oceniają jurorzy. Iwona Pawłowicz. 5. Zbigniew Wodecki. 7. Beata Tyszkiewicz. 8. Piotr Galiński. 5. Moi drodzy, 25 punktów od jurorów. Ta ocena za chwilę znacznie wzrośnie, bo będzie mnóstwo od was telefonów i SMS-ów. Dziękujemy i podziękujemy zaraz jeszcze za wasze głosowanie. Oto numer telefonu 0 430 70 08 i SMS-y o treści 8 pod numer 73 26. Jeśli głosujecie na walca Amy i Tomasza, wam już serdecznie dziękuję. Głosujcie na tę parę. Dziękuję wam na razie. Moi drodzy, a my teraz możemy się przyjrzeć. Takie pierwsze zestawienie. Zobaczmy, jak wygląda zestawienie punktacji jury po pierwszych czterech tańcach. Według jurorów na najwyższej pozycji na razie uplasował się Mateusz z Ewą, a najmniej punktów póki co zdobył Rafał i Magdalena. Natomiast przypominam wam o tym, choć wszyscy pewnie pamiętają, że ten program jest w waszych rękach i wasze głosowanie może oczywiście przewrócić tę tabelkę do góry nogami. Wszystko jeszcze się może zdarzyć, tym bardziej, że przed nami taniec kolejny trzech par konkursowych. Wszystko może się jeszcze wydarzyć, ale póki co, póki zobaczymy te trzy pary na parkiecie, mamy dla was niespodziankę.
tak jak obiecaliśmy, nasze piękne panie zatańczą dla was już niedługo taniec pokazowy. Będzie to show nieoceniany przez jury, Mambo. Dziewczyny, pytanie do wszystkich. No właśnie, zanim wam zadam to pytanie, popatrzmy na film, bo ja was o ten film zapytam. Chcielibyśmy przedstawić partnerów, którzy będą towarzyszyć naszym damom. Sandra jest taką osobą, powiedziałbym, bardzo gibką, można ją wygiąć. Tak więc tylko trzeba jej rozwinąć skrzydełka i pójdzie jak burza. Taniec jest moją pasją. Mam nadzieję, że Sandra też pokocha taniec tak jak ja. Tańczę za nią guzik. Za niej jeszcze nie jest do końca tańcerka, tak? Ale staram się zrobić wszystko, żeby było to najbardziej zbliżone do tańca, tak? Żeby się dobrze prezentowała na parkiecie. Aniu, jesteś super, postaram się, żebyś tym razem nie była w opałach. A Justyna jest energetyczna kobieta, duży sex appeal. Ona mnie bardzo inspiruje. Nie wiem jak będzie, ale będzie zabawne na pewno. Że Justyna będzie tańczyć, jak ona śpiewa, będzie bomba. Aziz jest bardzo pracowita i pochodzi ze sportowej rodziny. I podejście jej jest doskonałe do treningów. Muzykalne bardzo, ponieważ jest piosenkarką. Aziz jest z Ameryki, ja jestem z Ukrainy. Jeżeli nam się uda połączyć temperamenty, to będzie super. Tańczę z Hanką Młynkową, jest niezmiennie ciepła, miła i sprawia wrażenie takiej, że wszyscy ją lubią. Trafiłem na magiczną partnerkę. Mam nadzieję, że przedstawimy magię, oczywiście w tańcu. Daria Widawska jest bardzo taką waleczną osobą, bardzo pracowitą i wymagającą od siebie. A jeżeli od siebie, to i bardzo ode mnie. Daria, zagraj jak w serialu, a rumba będzie twoja. Całe życie marzyłem, aby spotkać się i tańczyć z Heleną. I spełniło się. To jest jak sen. Mam nadzieję, że to będzie wspaniała przygoda. No dobrze, to po tym filmie teraz mogę wreszcie zadać to pytanie. Dziewczyny, fajni ci panowie? Fajni faceci? Oczywiście, że tak. Fajni, fajni. Aplauz jest. Czy Mambo, które zatańczycie, to jest dobry pomysł na otwarcie programu? Mambo jest super pomysł, jest to temperamentny latino, kochamy ho. Będzie gorąco? Będzie gorąco. Go. Powiedz, dzisiaj was jurorzy nie oceniają, czy ty na przykład boisz się konkursu już za tydzień? Nie, nie boję się konkursu. Ale będziesz walczyć na śmierć i życie? Nie wiem, czy będę walczyła na śmierć i życie, będę walczyła o to, żeby się nie przewrócić. Dobrze, a wy będziecie dzwonić, głosować. Justynko, teraz do ciebie pytanie, przekazuję ci mikrofon. Czy w twoim repertuarze, wśród twoich piosenek masz jakieś mambo? Mambo? W wykonaniu koncertowym Dziewczyna Szamana, ale w wykonaniu koncertowym jest mambo. Ale to tak można każdy utwór nagiąć trochę, wystarczy zmienić trochę rytm, powiedzieć, chcemy zagrać to tak jak mambo i gramy. Prawie każdy. Prawie moi każdy. Drodzy, dziś wieczorem już za chwil kilka piękne damy zatańczą dla was show Mambo, ale zanim to nastąpi, jeszcze przed nami trzy konkursowe pary. Tuż po przerwie zatańczą dla nas trzej kolejni gwiazdorzy tańce konkursowe. Zatańczy poseł Krzysztof Bosak, zatańczy Jacek Stachurski oraz Adam Fidusiewicz. Zostańcie z nami, wracamy tuż po przerwie. Ze studia TVN na żywo taniec z gwiazdami. Kolejny uczestnik tańczy zwykle w zupełnie innej lidze. Nie wiem jak tam, ale w naszej tanecznej ekstraklasie będzie musiał zatańczyć dokładnie tak, jak mu zagrają. Jestem politykiem, ale poza tymi bardzo poważnymi sprawami, które są w Sejmie, staram się być zupełnie normalnym człowiekiem i normalni ludzie też tańczą. Tańczę z Kamilą, która jest świetną tancerką. Myślę, że pójdzie nam co najmniej dobrze. Yeah,
od niego, aby był bardziej otwarty w stosunku do mnie, aby patrzył się na mnie, jak z nim rozmawiał, żeby nie krążył gdzieś tam wzrokiem. Bo chyba nie do końca wiedział, jak tak naprawdę będzie wyglądał taniec. Nie był przygotowany na to, że dziewczyna będzie mu rozkazywała. Że lubisz tak, by się uśmiechać. Kamila by chciała właśnie pełnej ekspresji, odrobiny aktorstwa w tym wszystkim. Bum. Podczas gdy ja jestem skupiony na tym, po prostu, żeby nie pomylić kroku. Trzymaj cały czas. Komentarze są pozytywne wśród polityków, to znaczy mówią, o fajnie, dobrze, że pokażecie z takiej bardziej ludzkiej strony twarz polityków. Robi to, co jest właściwe dla jego wieku, tańczy. Krzysztof, życzę ci jak najlepszego wyniku. Parlament trzyma kciuki. Czacze zatańczy para numer 10. Krzysztof Bosak i Kamila Kajak. Czacza! Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zauważyli, zarówno Państwo przed telewizorami, jak tutaj w studiu, że mamy bardzo wielu kibiców, znanych ludzi. Nie zauważyłem najwyższego kibica dzisiaj. Jak to się stało? Gdzie się podział najwyższy kibic? RP. Ja zajmuję się ważniejszymi sprawami. Rozumiem. Rozmawia dzisiaj cały czas nasza kochana komisja, nasze jury o połączeniu seksu i tańca. Jak to jest z tym seksem? W tańcu. O, mówi Kamila Kajak, zwyciężczyni, dwukrotna zwyciężczyni. Zbigniew Podecki. No panie Krzysiu, bardzo się cieszę, że pan się zdecydował wziąć udział w tym programie, bo przecież pan jest elokwentnym człowiekiem, a jeszcze ruchować pan też fajny. Znaczy, można powiedzieć, bardzo dobry. I w tej naszej rodzinie, takiej trzyletniej, bo już znalazł się pan jakby z automatu w pierwszej lidze, więc gratuluję. Natomiast obawiam się, czy pan, a propos tego nierżnej gałęzi, na której pan siedzi, bo trochę tego seksu było, moim zdaniem, trochę za dużo, jak na pierwszą ligę. O, Iwona Pawłowicz, co napisał? To był wirujący seks. Iwona Pawłowicz. Panowie, uspokójcie się tylko o seksie. No zaraz, no dobrze, no może seks był, ale panie Krzysztofie, bioder nie było. Były. Nie było. Nie było. Pelvis action nie było? Pelvis action było, nie było. Byśmy widzieli. Ale i tak jestem spokojna, ponieważ Krzysztofie, no nie o seksie, w ogóle nie słuchaj, wiesz. Tańczysz z taką partnerką, to jest tak cudowna trenerka również, że ja myślę, że te biodra, bo będzie tam jeszcze rumba pewnie i samba, to sama bardzo proszę rozruszać biodra. Kamila, ruszaj! Biodra! Drodzy Państwo, a jaka jest różnica między tańcem z gwiazdami a Sejmem? Otóż Sejm się samo rozwiązał, a taniec z gwiazdami nadal trwa. I mamy nadzieję, że nasz bohater będzie bardzo długo nie rozwiązywał umowy z naszym programem. Ale to zależy tylko od Was. Głosujcie. Ja
Ja myślę, że przez kolejnych wiele odcinków jeszcze zdążymy Krzysztofa rozkołysać. Krzysztofie, ja widziałam bardzo dużo szczerego, promiennego uśmiechu na twojej twarzy w tańcu. Sprawia ci to przyjemność? No, wydaje mi się, że tak, tylko jestem zaskoczony, bo myśmy głównie nad krokami na treningach pracowali, a tu jury oczekuje seksu na parkiecie. Niemożliwe, zdziwiony, że w tańcach latynoskich oczekują seksapilu. Ja tego w ogóle nie rozumiem, ale ja myślę, że my ten seksapil jeszcze zobaczymy w wielu kolejnych tańcach. Kamila, co twoim zdaniem trzeba w takim razie jeszcze podkręcić w Krzysztofie, w jego technice? Na pewno zawsze można pracować nad wieloma rzeczami, zawsze jest nad czym pracować. Cały czas, jeżeli widzowie oczywiście dadzą nam szansę, będziemy pracować nad wieloma rzeczami. Dobrze, dacie tak. Szansę Krzysztofowi i Kamili, żeby się rozkręcili, żeby Krzysztofa rozkołysać. Popatrzmy, na ile teraz jurorzy rozkołyszą nas dobrymi ocenami. Iwona Pawłowicz. 5. Zbigniew Wodecki. 7. Beata Tyszkiewicz. 8. Piotr Galiński. 6. Troszeczkę nas rozkołysali, na razie troszeczkę, a czy wy nas teraz rozkołyszecie fantastycznymi ocenami? Myślę, że te oceny bardzo się przydadzą Krzysztofowi i Kamili. Głosujcie zatem dzwoniąc pod numer 0 430 70 10 i wysyłajcie SMS-y o treści 10 pod numer 73 26. Głosujcie na Krzyśka i Kamilę. Przepraszam. Dziękuję. Sam nieraz przekonałem się o tym, że udział w tym programie to walka nie tylko z przeciwnikami, taneczna walka oczywiście, ale i z własnymi słabościami. Niecierpliwie czekam teraz, jak z takimi właśnie przeciwnościami i słabościami poradzi sobie kolejna gwiazda. Prywatnie jestem artystą, który spełnia swoje marzenia i także z tego co wiem spełniam marzenia innych ludzi, dlatego chciałem się nauczyć tańczyć i mam nadzieję, że się nauczę tańczyć, a na pewno to mnie zmieni. Mam nadzieję, że na lepsze. Jacek jest konsekwentny i mam wrażenie, że po prostu mógłby trenować nieskończoną liczbę godzin, siedzieć na sali aż do skutku. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa. Boli noga? Jest taka dolegliwość, jedna wydawało mi się, że drobna. Nogi były wielokrotnie skręcone. Są, można by powiedzieć, totalnie niestabilne. Więzadła piętowo-strzałkowe z cechami przebytego uszkodzenia. Co, nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Nie? Na każdym występie może totalnie skręcić tą nogę kolejny raz i trzeba będzie go po prostu wynieść w czasie tańca. Decyzja oczywiście należy do ciebie. Chcę spróbować. Taki jestem. A jak będzie, zobaczymy. Jacku, trzymam za ciebie kciuki. Wierzę w to, że sobie doskonale dasz radę, bo masz rewelacyjne poczucie rytmu. Trzymaj się. Walca Angielskiego. Zatańczy para numer 12. Jacek Stachurski i Dominika Kublik-Marzec. Proszę Państwa, to jest program na żywo ze studia TVN. Jacek Stachurski, Dominika. Kochani, no jesteście cudowni, dziękuję w imieniu Jacka, bo mogę teraz to powiedzieć, bo mam mikrofon. Jacek, w zasadzie co nie powiesz,
jesteś dla nas już i tak bohaterem. Ja chciałbym posłuchać najpierw przynajmniej na temat tego, co mówią, tego, co zobaczyli w tak krótkim czasie. Dajcie na mu krzesełko. O właśnie, natychmiast krzesełko. Ja nie wiem, co to jest takiego trudnego. I wsiadaj i słuchaj. Standing ovation. Tak. Rozumiesz, ty siedzisz, a miałeś standing ovation. O. Piotrze. Już wiem, z czego ta kontuzja. Po tych 5 krokach, sorki, ale tak jak już zatkało mnie to, co zrobiłeś. Po tych 5 krokach, może większej ilości, jak zacząłem, czego wymagasz od swoich stóp, nie będąc tancerzem, to gościu, no to musi być kontuzja. Tak, abyś... Można? Bardzo proszę. Stopy po prostu. Mamy dużo czasu, bo taniec został krótki. Unoszenia, opadania. No to jak chciałem pozdrowić siostrę w Katowicach przy okazji. Staty. Znaczy, Jacek. Ty masz właściwie szczęście w życiu też, bo nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ty masz zachrypnięty głos i to ci bardzo zyskuje sympatię dzięki temu wśród publiczności. Jestem przekonany, że nawet ta chora noga również pomoże ci w uzyskaniu wielkiej sympatii grupy ludzi. Tych kilka sekund, bo nie wiem, co robić, bo to jest taka nieprzewidziana sytuacja. Wąka, tak? Ale może starczyć na to, żeby rzeczywiście jakąś, no przynajmniej średnią ocenę Jackowi dać, jeżeli tak... Oczywiście, za chwilę będziemy o tym... Że zostaniesz w programie, tym bardziej, że... No, ale Jacek, zostaniesz w programie, da się to wyleczyć. Czy dasz radę... Zobaczymy. Dasz radę sam dojść do Kasi? Nie rozważcie teraz, to musi ktoś mądry zadecydować. Proszę Państwa, Jacek Stachurski i Dominika Kublik. Dasz radę? Musicie klaskać jeszcze długo, długo, długo. Proszę Państwa, oczywiście taka kontuzja być może nie wyklucza udziału Jacka w dalszej części, w dalszych odcinkach Tańca z Gwiazdami. W związku z tym, jeśli chcielibyście głosować na tę parę, głosujcie. Kasia, oddaję Ci głos. Moi kochani, naszych emocji też nie da się ukryć. Myśmy aż wszyscy zamarli, ściskając mocno kciuki za Jacka. Jacek, jesteś dzielny. Jesteś dzielny i przede wszystkim wszyscy mamy nadzieję, że do kolejnego odcinka będzie wszystko w porządku i zdążysz się zrehabilitować. Czego się najbardziej bałeś tak w ogóle w tym programie, przed udziałem w programie? Znaczy, przed udziałem w programie ja się niczego nie bałem. To dopiero później właśnie wynikły to. Natomiast teraz to się bałem właśnie, żeby się nie przewrócić, bo to mi się zdarzało i tak głupio brzmi, bo wyglądałem. Ale nie przewróciłeś się. Jacek zatańczył bardzo dzielnie, cały poważny kawałek Walca Angielskiego. Pomimo ciężkiej kontuzji jesteśmy pełni uznania dla ciebie, naprawdę. Dominika, czym Jacek we współpracy cię zaskoczył? Na pewno zaskoczył mnie tym, że ma niesamowite poczucie rytmu, ale również niesamowite poczucie humoru i tak naprawdę w jego towarzystwie nie można być w złym humorze. Kochani, nas Jacek pewnie przede wszystkim zaskoczył swoim wielkim, dzielnym samozaparciem, a ja jednak proszę bardzo gorąco jurorów o to, żeby ocenili ten fragment walca. Fachowcy na pewno ten walc dostrzegli. Poprosimy was o oceny. Iwona Pawlowicz. Trudna sprawa, więc ja tylko tak, przepraszam, że komentarz pierwszy raz przy ocenie. Dam ci 6, nie wiem, czy do końca zasłużone, czy nie, bo może zawyżone, może zaniżone. Ale wzruszasz swoim głosem, wszyscy płaczemy, kiedy śpiewasz takie piękne pieśni. I ja myślę, że swoim tańcem też możesz nas wzruszyć, jeżeli publiczność zadecyduje, że masz zostać, to po prostu zostaniesz i lecz się. Koniec, kropka. Zbigniew Wodecki. No ja też, Jacuś, ci współczuję, że tak się stało. Dam ci 7, to oczywiście jest taka umowna nota. Jeżeli ci będzie trzeba, to dam ci więcej, ale to po programie. Beata Tyszkiewicz. Ja daję 9 i chciałam powiedzieć, że mnie boli bardzo lewe kolano, więc gdyby pan chciał z kimś tańczyć kulawym, to ja. 7, ja z nią zatańczę. Piotr Ganiński. Jacku, Dominiko, macie piękną punktację od jurorów, pomimo, że to był tylko fragment tańca. Jacek jest bardzo dzielny, kochani, wesprzyjcie go teraz swoimi telefonami i SMS-ami. Za fragment walca też można otrzymywać wasze wspaniałe głosowanie. Oto numer telefonu 0 430 70 12. I SMS-y o treści 12 pod numer 7326 dla Dominiki i Jacka. Jacku, jesteś dzielny facet. Gratulujemy ci. Dziękuję wam bardzo. Nie wiem, na czym to polega, ale psychologowie lgną po prostu do tańca. Mieliśmy już dwie panie psycholog, a teraz mamy przyszłego
psychologa. Pracuję jako aktor, ale na co dzień jestem studentem psychologii. Bardzo lubię badać, analizować, zadawać sobie pytania i szukać odpowiedzi. W tańcu najbardziej podoba mi się to, że jak zaczynam tańczyć, to czuję, że gdzieś odpływam. Że znikam z tej przestrzeni i pojawiam się w zupełnie innym świecie. I to mi się najbardziej podoba. Podoba mi się to, że Adam miał do czynienia z tańcem. Prawda, że on tańczy elektro, a ja taniec towarzyski, ale mam nadzieję, że uda się połączyć te dwie rzeczy. Ja jestem przyzwyczajony do innego rodzaju ruchu. Tam nacisk kładzie się na to, żeby ruchy były izolowane. Typu głowa mi chodzi, ciało zostaje. A tutaj jest zupełnie odwrotnie. Alessia czuwa nade mną i rozbiera mnie jak traktor na części i składa mnie ponownie. To jest męskie? Tak. To jest dziwne wszystko. Już dawno stwierdzono u niego ADHD i to będzie świetny sposób, aby pozbył się nadmiernej energii i rozpierającej go siły. Może wreszcie damy sobie z nim radę na planie filmowym. Synku, wygraj dla mamy to czerwone Porsche. Proszę cię, bo ciężko jest. Czacze zatańczy para numer 14. Adam Fidusiewicz i Alesia Surowa. Kolejna międzynarodowa para w fantastycznym tańcu. Chodźcie tutaj do mnie, podnieście wasze maskotki. Tak, to jest dla was, absolutnie. Wiesz co, Adaś, jak tak obserwowałem ciebie, żałuję, że nie wykorzystałeś więcej tych elementów, wprawdzie ja nie jestem jurorem, tych elektro, tych... Proszę bardzo. Ja chciałem jak najwięcej włożyć, ale moja partnerka mi zabroniła. Całe szczęście. I walczyliśmy o to, walczyliśmy, ale przegrałem. Dobrze, że przegrałem. Proszę państwa, żeby było bardziej międzynarodowo, przemówię teraz po rosyjsku. Alessia, ty pierwszy raz w naszym programie, jak to słuchaj, jak ci nравится? Мне очень нравится. A jak partner, нравится тебе? Super, лучше всех. To znaczy proszę i co oznacza, że super jest partner. Zapraszamy bardzo gorąco naszych jurorów, pani Beata Tyszkiewicz. Ach, tak rozumiem, bo potem Iwonka Pawłowicz i bał się pan, że nie zmieszczę, jak ona zacznie mówić. Ja mam taki sentyment do pana, bo pan dojrzewał na moich oczach w serialu. Nie tylko Ania Korcz jest pańską matką,
taką telewizyjną, ale tak się czuję. Ja myślę, że to dobrze, że ograniczono panu ten rodzaj tańca, który skądinąd może się podobać i mógłby tutaj zwyciężyć, bo to jest inny taniec, ta czacza i zobaczymy, co Iwona nam pan Pawłowicz, przepraszam, pokaże. Dwa słowa. Mnie pan przerwał, no to musiałem życzę powodzenia, przerwać. Kiedy pan przerwie Iwonce. Musiałem przerwać, ja mam dyrektywy. Porozmawiam z mamusią. Bardzo proszę, Iwonko, mów, co to jednym zdaniem, Adaś, no przyznaję, że rzeczywiście ten Brechelek, tam co tańczy, rewelacyjne było. I masz rację, jakbyś za dużo tego włożył, to byśmy się czepiali, że tego jest za dużo. Czacza była na zgiętych nogach i to najbardziej mi przeszkadzało. Dziękujemy bardzo. Ale ja mam takie kolana, które wystają strasznie, nawet jak prostuję, proszę spojrzeć, to ono wystaje. Iwonko, mów ja chcę zobaczyć, wytłumaczyć się do góry, ja muszę zobaczyć te kolana. Już, dziękujemy bardzo serdecznie, dziękujemy, to jest program, również dzieci nas oglądają. Jest program przed 23. Proszę Państwa, jak patrzę na to, z jaką energią porusza się nasz bohater po parkiecie, to naprawdę mam poważne wątpliwości, czy taniec to w wypadku Adasia najlepszy sposób na pozbycie się ADHD. No nie mam za to najmniejszych wątpliwości, że możecie już na nich głosować. Adam powiedział, że jego partnerka rozkłada go na części jak traktor i potem składa go z powrotem. Jak się czujesz jako traktorzystka? Bardzo dobrze. Jak się prowadzi taki traktor? Łatwo się prowadzi traktor? Łatwo. Nie zawsze, ale staram się. Będą z niego ludzie? Będą. A tancerz z niego będzie? Już jest tancerzem. Już jest tancerzem, tak? Proszę bardzo. Jeszcze nie towarzyskim, jestem jeszcze mało towarzyski, ale może wkrótce to się zmieni. Dobrze. A propos tego traktoru dodałem jeszcze, że Alicja to potrafi rozebrać, ale to wycięli. O, no proszę. Kochani, spójrzmy na oceny jurorów. Jak ocenili czacze? Iwona Pawłowicz. 3. Zbigniew Wodecki. 7. Beata Tyszkiewicz. 8. Piotr Galiński. 3. 21 to szczęśliwa cyfra. 21 to szczęśliwa cyfra, o, to tak. 21 to dla nich szczęśliwa cyfra, a dla was szczęśliwe telefony i SMS-y, aby na nich głosować. Podaję wam numer telefonu 0430 70 14 i SMS-y o treści 14 pod numer 7326. Możecie głosować już na Alesję i Adama. Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Alesja i Adam piękną czaczą zakończyli tańce konkursowe. Był to ostatni konkursowy taniec, jaki obejrzeliśmy dziś wieczorem. Emocje, przyznajecie, prawda? Popatrzmy, jak według jurorów, jak uplasowały się nasze pary na kolejnych pozycjach. Mamy już wszystkie konkursowe tańce za sobą. Według jury dziś wieczorem na miejscu pierwszym Mateusz i Ewa, a na miejscu ostatnim póki co Adam i Alesja, ale jak zwykle, teraz z tego, co znam nasz program, będzie najwięcej telefonów, SMS-ów, bo oglądaliście już wszystkie tańce, głosujcie, wysyłajcie mnóstwo SMS-ów, dzwońcie, głosując na swoją wybraną parę. Wszystko jest teraz w waszych rękach. Halo, halo, Piotrze, oddaję ci głos, bo masz nam coś wspaniałego do zapowiedzenia teraz. Tak, Kasia, dziękuję bardzo. 7 kobiet zmierzających w jednym i to właściwym kierunku. To rzadki widok, ale w naszym programie cuda się zdarzają. Zresztą zobaczcie sami. Dum, 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 dum. Hey, you're late, you're late, you're late, you're late, you're late. That's all you got, dum, dum. Man. Cholera. On the stairs here. Ladies will be on the floor. Hey. Zawodniczka numer 11, zawodniczką numer 7. Robi nie, dośrodkowanie, nie. Podaje piłkę, zagrywka i wtedy wchodzi. Mam, bo jest trudniejsze niż kurs na prawo jazdy. Dum. Dum 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 forward, shoot now. Action, guys. And link together. The boys can run on, so don't worry that they're going to come. 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. 2, 3, 4, 2. 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3.
Ja myślę, że to wykonanie mam, bo w ogóle będzie historyczne. A teraz Mambo. Zatańczą nasze wspaniałe panie. Taniec. To się nazywa ekipa z temperamentem, co? Naprawdę. No, ale... no. Nie możemy się doczekać Proszę. Już kolejnego odcinka, co? Jaki aplauz. Mi się to najbardziej podobało. O. To? Ale. Nasze wspaniałe panie oraz ich partnerzy, mistrzowie tańca. Jak się podobało naszemu jury? Czy ktoś może zasłużył na szczególne wyróżnienie? Iwona Pawłowi. O, ja pierwsza. Przepraszam. A widzisz, Beata już się wyrwała. A nie, jest od lewego do ona prawego. Ona już mi powiedziała, że ona by chciała zostać białą mambą. Proszę tak, od dzisiaj. To jest biała mamba, proszę bardzo. Brawo, biała mamba. Iwon, to dwa zdania. Słuchajcie, było strasznie duże zamieszanie. Rzeczywiście, działo się, ale te moje oczy, aż tak słuchajcie, się ruszały. Pamiętam te twoje się oczy, dziewczyny, tak. Bo was oceniam. Ale sobie złapałam dwie, i to dwie złote, Daria i Izis. No po prostu latynoskie dusze. Zbigniew Wodecki. Zbyszek za nie mówił. Klapią. On był oczarowany kobietami. Ja nie mogę sobie odmówić przyjemności powitania Helenki Wądraczkowej w naszym programie. Teraz to. Teraz będzie historia waszej znajomości. Nie, ona będzie krótka. My się widzimy bardzo rzadko w sumie razem, ale chciałem to, że nasze społeczeństwo cię kocha, Helenko, to wiesz. Ale muszę ci powiedzieć, że branża nasza cię również kocha i chciałem te wyrazy sympatii jakby przekazać. Poza tym jesteś, jak jest po czesku, miłość. Laska jest. Jesteś laska. To jest niepodważalne. Brawo. Beata Wyszkiewicz. Oj, będę miała w tyle tygodniu co pisać. Tyle kobiet pięknych. Iwonko, miałaś swoje dwa zdania i po prostu przestań przerywać. Raz na zawsze po prostu. To jest niemożliwe. Dziewczynki, Piotr Galiński. Wyborcza, czy co? Odsłońcie mi tutaj na chwilę. Piotr Galiński, tam odsłaniamy. Witam Justynę i najpiękniejsze nogi w Polsce. Brawo, Justyna. Bardzo, bardzo dziękujemy, serdecznie dziękujemy za oceny.
Rozumiem, że nikogo nie wyróżniamy poza Heleną Wądraczkową, powołując się na długoletnią znajomość z Zbigniewem Wodecki. Moi drodzy, Mambo było bardzo ogniste w wykonaniu naszych pań. To było show nieoceniane, natomiast nasi zawodnicy, czyli panowie gwiazdy tańczący dziś w programie, stanęli absolutnie na wysokości zadania, prawda? I nic w tym oczywiście, nic w tym dziwnego, że możecie mieć kłopoty z podjęciem decyzji, na kogo należy oddać głos. Niezdecydowanym już za momencik przypomnimy krótkie filmy, skróty wszystkich tańców, a głosowanie będzie trwało jeszcze przez 5 minut. Obejrzyjcie skróty tańców. Jeżeli głosujesz na Jacka i Blankę, dzwoń 0430 70 02 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 2. Jeżeli głosujesz na Mateusza i Ewę, dzwoń 0430 70 04 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 4. Jeżeli głosujesz na Rafała i Magdę, dzwoń 0430 70 06 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 6. Jeżeli głosujesz na Tomasza i Emi, dzwoń 0430 70 08 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 8. Jeżeli głosujesz na Krzysztofa i Kamilę, dzwoń 0430 70 10 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 10. Jeżeli głosujesz na Jacka i Dominikę, dzwoń 0430 70 12 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 12. Jeżeli głosujesz na Adama i Alesię, dzwoń 0430 70 14 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 14. Nagrody dla widzów w postaci 25 tysięcy złotych oraz jogurtów ufundowała Mlekowita, producent jogurtów polskich. Ze studia TVN, na żywo, taniec z gwiazdami. Emocje ogromne, ponieważ głosowanie zostało właśnie zakończone. Podliczone są już głosy i my znamy już wyniki. Z kim spotkaliśmy się dzisiaj po raz pierwszy i ostatni? Na tę wiadomość czekają. Adam i Alesia. Jacek i Dominika. Krzysztof i Kamila. Tomek i Amy, Rafał i Magda, Mateusz i Ewa oraz Jacek i Blanka. Najwięcej punktów dzisiaj zdobyli. Jacek i Dominika. Uzyskała dobrą punktację od jury i mnóstwo głosów od was jest... Mateusz i Ewa. Cudowne trzecie miejsce. Dzisiaj zdobyli Jacek i Blanka. Do następnego programu awansują i mogą czuć się bezpieczni, także...
Rafał i Magda. A o przygotowanie choreografii do następnego odcinka poprosimy... Krzysztofa i Kamilę. Drodzy Państwo, kolejna nowość w tej edycji programu to fakt, że niestety już w pierwszym odcinku jedna para zatańczyła po raz ostatni. Są z nami w tej chwili na parkiecie dwie pary, Alesia i Adam oraz Amy i Tomek. I dla jednej z tych par niestety był to dziś pierwszy i ostatni taniec. Dla kogo z nich? Ja chciałem przerwać. O, przepraszam. Proszę Państwa, dzisiaj jest noc, wieczór dzisiaj pełen niespodzianek. Niespodzianek. Nie wiemy, to nie było w planie. Nie wiem, Jacku, czy jakaś kamera mnie bierze, ale w każdym razie chciałem przerwać. Powiedzieć Państwu, że... To spotkanie z Państwem jest dla mnie wyjątkową rzeczą i niepowtarzalną. Powiem szczerze, że wziąłem udział w Tańcu z Gwiazdami z czystej przyjemności i z radości, że będę mógł nauczyć się tańczyć i że będzie to dla mnie przyjemność. Na dzień dzisiejszy kontuzja i choroba, między innymi, którą mam, uniemożliwia mi intensywne treningi, a poprzez to naukę tańca i w związku z tym nie chcę poznać wyników. Ja rezygnuję z tańca. Dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że zrozumiecie tą moją decyzję. Rozumiemy. Jacek Stachurski, Dominika Kublik. Tak zdecydował Jacek. Dominiko. Dominiczko. Dominika, Jacku, dziękujemy Wam bardzo. Gratulujemy serdecznie. Proszę Państwa, naprawdę noc, pięknie. Wieczór pełen niespodzianek, pełen niespodziewanych zwrotów akcji. Za tydzień nasi bohaterowie będą tańczyć rumbę i swing. I quickstep. Tak. Dzięki decyzji Jacka dzisiaj nikt poza Jackiem nie odpadł, a więcej o programie będziecie mogli obejrzeć jutro w Dzień Dobry TVN. Dziękujemy Do bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Bądźcie z nami.